Cześć, jestem Ala Izabel i dzisiaj porozmawiamy o książce, która miała swoją premierę w zeszłą środę, czyli jak można się domyśleć, chodzi o książkę Gołąb i Wąż od wydawnictwa Winidia. W bardzo dużym skrócie Lu, czyli główna bohaterka, jest złodziejką, oszustką, a co najgorsze jest czarownicą, która ma pewien niebezpieczny i krwawy sekret. Natomiast drugi bohater, czyli Wright, jest szeserem, chyba tak to się wymawia, czyli świętoszkowatym łowcą czarownic, który za swój życiowy cel obrał sobie to, aby oczyścić ziemski padł z tych demonów. Dwójka, która potencjalnie powinna się trzymać jak najdalej od siebie i najlepiej, gdyby się dla własnego dobra nigdy nie spotkała, zostaje wmanewrowana w związek małżeński, który, jak możemy się domyślić, nie ma prawa się udać. Prawdopodobnie w każdej recenzji tej książki, którą usłyszycie albo przeczytacie, będzie określenie, że jest tutaj związek hate to love, czyli taki, który idzie od nienawiści do miłości. I jak najbardziej jest to jakby określenie poprawne, bo po prostu tak jest. Przede wszystkim ta dwójka bohaterów jest zupełnie inna. Lu, jak już mówiłam, jest złodziejką, oszustką, która jest niesamowicie egoistyczna, jest złośliwa, robi masę głupich rzeczy, totalnie ignoruje wszelkie zasady, wszelkie przepisy prawa i ignoruje ogólnie wszystko, co nie wyjdzie z jej głowy. Natomiast Wright jest bardzo sztywnym, prostym chłopakiem, który przez całe życie miał wpajane, że czarownice to zło, kobiety są słabe i właściwie nie powinno się jakby brać pod uwagę ich zdania. A właściwie czarownice nawet nie są człowiekiem, to jest po prostu to. To jest taka istota, którą trzeba zamordować, bo jest przesiąknięta złem do szpiku kości. Także mamy niesamowitego sztywniaka, który nawet nie przeklina. A mamy też dziewczynę, która totalnie w tyle ma wszystko to, co się dzieje wokoło i jej ulubionym zajęciem jest to, żeby denerwować swojego męża i sprawdzać, jak daleko może się posunąć, tak żeby nie zginąć. Jak można się domyśleć, ten związek w którymś momencie ewoluuje, ich poglądy ewoluują, ich zachowanie się zmienia i to się naprawdę bardzo fajnie obserwowało, bo to troszeczkę też odzwierciedlało jakby moje podejście do tych bohaterów, bo ja miałam takie samo podejście jak oni, czyli moja sympatia do nich była taka sobie na początku, po czym naprawdę bardzo ich polubiłam, czyli nie tylko oni między sobą mieli hate to love, ale też ja do nich miałam hate to love, dlatego że obydwoje mnie niesamowicie denerwowali niektórymi rzeczami, Lu była moim zdaniem totalnie przegięciem i z Wrightem było dokładnie ta sama sytuacja i to jest bardzo fajnie pokazane, że jakby nie wiem, może ja się dałam nabrać po prostu na ten zabieg, ale bardzo mi się podobało to, że tak samo jak ich stosunek się zmienia to względem siebie, tak samo mój stosunek zmienił się względem nich i im bardziej oni się zmieniali, tym bardziej zmieniał się mój stosunek do nich i to była bardzo super zależność. Książka Gołąb i Wąż to debiut autorki i jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jaką historię stworzyła, nie tylko dlatego, że jakby czyta się ją bardzo spoko, jest fajną historią, jest wzruszająca, jest zabawna, jest taką słodko-gorzką historią miłosną z bardzo fajnymi wątkami, ale właśnie chodzi o to, że te wątki trzymają się kupy, czyli to wszystko ma sens, ja nie znalazłam tutaj jakichś rażących błędów logicznych i jakby tego, że coś tutaj wisi i totalnie nie pasuje do niczego innego. Bardzo spoko jest napisane pod tym względem. Mamy tutaj taki tor, który wydaje nam się, że znamy, że wiemy, że to się zaczyna w punkcie A i wiemy, jaki będzie punkt B i mniej więcej, co się będzie działo tam jakby po środku. Rzeczywiście są takie momenty, kiedy książka ma taki moment przewidywalny, że wiedzieliśmy, że tak się stanie i wiedzieliśmy, że to tam będzie. Ale są też takie momenty, kiedy nas totalnie zaskakuje i po prostu jest taki, wydaje mi się, bardzo dobra równowaga między taką swojskością, czyli tym, że czujemy się komfortowo w tej historii, a z drugiej strony zaskakuje nas na tyle, że się po prostu nie nudzi. I na koniec oczywiście się tego pewnie spodziewaliście, ale rzeczą, która mi się tutaj bardzo podobała, była magia. Jestem troszeczkę zmęczona już tym, że jeżeli w jakiejś serii pojawia się kwestia czarów, to z reguły wystarczy fajne słówko, a najlepiej rymowane zdanie i już jest git. Już wystarczy to rzucić w eter, to się będzie działo. Tak jak w Te Wiedźmy Nie Płodą, podobało mi się to, że magia miała swoje ograniczenia.
tak podoba mi się to, że w tym świecie magia ma swoją cenę. Czyli Lu nie może po prostu chodzić i rzucać czarów na prawo i lewo. Musi myśleć o swoich działaniach, dlatego że jakby równowaga musi zostać zachowana. To, że ona zrobi jedno, będzie miało swoje konsekwencje i musi się zastanowić, czy konsekwencje na pewno są warte tego, żeby podejmować to działanie. Czy nie da się tego zrobić w troszeczkę inny sposób, być może mniej inwazyjny, może niekoniecznie kogoś zabijać, tylko no, ogólnie musi tutaj troszeczkę kombinować. Musi przede wszystkim myśleć, to jest bardzo super. Także podsumowując, książka Gołąb i Wąż, czyli bardzo ciekawa historia, w fajny sposób poprowadzona. Ciekawi bohaterowie, którzy w trakcie jakby tej historii się zmieniają w dość taki imponujący, interesujący sposób. Do tego jakby historia miłosna i jednocześnie historia właśnie między dwoma rodami, które naprawdę szczerze się nienawidzą i próbują zwalczyć. Fajnie napisana. Bardzo dobrze przy niej spędziłam czas i jest niesamowicie wciągająca, także polecam. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie koniecznie o tym, żeby mieć subskrybowany kanał i wciśnięty dzwoneczek, bo to niesamowicie motywuje do pracy. Pamiętajcie o łapkach w górę i o komentarzach. Może zaproponujcie mi jakieś filmiki, które Wy chcielibyście, żebym nagrała. I cóż, do zobaczenia niedługo. Dzięki jeszcze raz i na razie, cześć.